Siema, tu Bartek z Ożymonasz.pl. W tym filmiku dowiesz się, jak robić trik o nazwie Burps Badge, czyli trik bardzo podobny do Takeouts. Zaraz zobaczysz obie wersje, będziesz sobie mogła je porównać. A potem kilka, wydaje mi się, że prostych kroków. I to by było na tyle, także zapraszam do nauki. Teraz zaczniemy już od trzech figur od razu, tak? Ponieważ zakładam, że umiesz take-out. Jeżeli nie, to tu jest anotacja i jedziemy z pierwszym krokiem. Różnica jest taka, że nie robisz dookoła, tak ci nad żółtą piłką w tym wypadku, tylko pod żółtą piłką, tak? Nad zieloną, a pod żółtą. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dobra, przechodzimy do drugiego kroku. I zrobimy jeden dodatkowy wyrzut. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz na drugą rękę. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Myślę, że jak nauczyłeś się już tego drugiego kroku, to teraz nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić jedną sekwencję. Raz z prawej, raz z lewej strony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Zobacz, że potem możesz robić oczywiście dalej, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem, dziewięć. Zresztą zacznijmy od początku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, to wszystko. Także miłej nauki, Burps Badge. Widzimy się na samych filmikach. Do zobaczenia.